Dzień dobry, witam na kursie online czytania Avista przeznaczonym dla klasy drugiej lub trzeciej szkoły muzycznej drugiego stopnia i zawierającym tygodniowy zestaw ćwiczeń. Zaczynamy od poniedziałku. Kurs został przygotowany w oparciu o podręcznik wydany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Można nabyć ten podręcznik na stronie www.pwm.com.pl. Druga część podręcznika ukazała się w tym roku. Materiały zawarte w tym pokazie mogą w niektórych warunkach być nieczytelne, dlatego polecam ściągnąć sobie wersję PDF materiałów ze strony www.spmk.com.pl. Pamiętajcie bowiem, że wszelkie czytanie, także czytanie Avista, powinno odbywać się z dobrych jakościowo nut. Kilka ogólnych zasad, które dotyczą tak dzisiejszych ćwiczeń, jak i ćwiczeń na cały najbliższy tydzień. Pamiętajcie, żeby ćwiczyć codziennie. Z czytaniem Avista jest jak z myciem zębów, to znaczy wskazana jest przede wszystkim regularność. Przeznaczcie na ćwiczenie czytania Avista około 10, 15, maksymalnie 20 minut dziennie. Możecie to ćwiczenie podzielić i stosować jako rodzaj przerywnika w czasie waszego normalnego ćwiczenia. Po trzecie, myślcie. Zanim zaczniecie grać, zanim położycie ręce na klawiaturze, pomyślcie o tym, co macie zagrać, przeanalizujcie przykład, który macie przed sobą. Nie ograniczajcie czasu na tą analizę. Nikt was nie goni, nigdzie wam się nie spieszy, dlatego dokładnie odczytajcie tekst, który widzicie. W czasie grania skupcie się, maksymalnie się skoncentrujcie. Pamiętajcie też, że zanim zaczniecie grać, przy analizie powinniście uwzględnić nie tylko elementy muzyczne, ale także elementy wykonawcze. To znaczy zastanówcie się nad palcowaniem, nad tym, od jakiego palca zaczniecie, gdzie podłożycie palec, jak zrealizujecie jakieś skoki interwałowe lub zmiany rejestru. I wreszcie dwie złote zasady czytania Avista. Nie zatrzymujcie się i nie poprawiajcie. Czytanie Avista ma rozwinąć u was nawyk wyprzedzania, czytania naprzód, a zatem wszelkie zatrzymywanie się i poprawianie oznacza, że cofacie wzrok, że zatrzymujecie się i wasze czytanie nie będzie płynne. Zaczynamy od ćwiczeń na poniedziałek. Pierwsze ćwiczenie służy kształceniu umiejętności wyprzedzania, antycypacji. Zanim zaczniecie grać, dokonajcie całościowego oglądu ćwiczenia. To znaczy spójrzcie na to, w jaki wzór, w jaki kształt układają się czerwone linie. Zwróćcie też uwagę na to, jakie występują wartości rytmiczne oraz czy przy poszczególnych jednostkach pojawiają się znaki chromatyczne. Dokładniejszą analizę przeprowadźcie jedynie w odniesieniu do dwóch pierwszych interwałów. W czasie grania podążajcie za liniami. Cały czas wyprzedzajcie wzrokiem, zapamiętujcie i jednocześnie idźcie naprzód. Pamiętajcie też o tym, żeby zachować stałą pulsację. W nawiasie macie zasugerowane tempo, możecie spróbować wykonać to ćwiczenie nieco wolniej, natomiast nie za wolno, nie dużo wolniej niż zasugerowane. Pamiętajcie też, że w ćwiczeniu występują różne wartości rytmiczne i one was obowiązują. Gdy pojawią się półnuty, nie jest to dla was okazja do odpoczynku, do obniżenia koncentracji, ale do dalszego wyprzedzania, do analizowania już kolejnych jednostek, do podążania za czerwonymi liniami. W dniu dzisiejszym wykonajcie ćwiczenie w kluczu wiolinowym. Jeśli już jesteście gotowi, to pamiętajcie, żeby po przełączeniu slajdu i ukazaniu się ćwiczenia zatrzymać pokaz. Kolejne ćwiczenie służy wiązaniu pojedynczych dźwięków w akordy. Waszym zadaniem jest zrealizowanie kolejnych grup szesnastkowych jako jednych akordów. Zanim zaczniecie grać, dokonajcie analizy ćwiczenia, nazwijcie akordy, połączcie w głowie funkcje ze sobą, zwróćcie uwagę na to, jaka jest tonacja i jakie są relacje harmoniczne w tej tonacji. Przy graniu pamiętajcie o jednolitej pulsacji. Znów w nawiasie macie sugestie, do której możecie się stosować lub możecie spróbować wykonać ćwiczenie wolniej, byle nie dużo wolniej. Jeśli jesteście gotowi, to po przełączeniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz.
Przed Wami ćwiczenia na zmiany kluczy, zmiany rejestrów i wiążące się z nimi zmiany pozycji ręki. Zanim zaczniecie grać, dokładnie przeanalizujcie ćwiczenie, przy czym pamiętajcie, żeby tej analizy dokonać w Waszych głowach, w Waszej wyobraźni, a nie na klawiaturze czy przez granie na sucho na kolanach. Głowa, a nie palce. Zidentyfikujcie tonację, weźcie pod uwagę to, jakie są znaki i przykluczowe, i przygodne, oraz na tej podstawie zastanówcie się nad podstawowymi powiązaniami harmonicznymi w ćwiczeniu. W czasie grania wyprzedzajcie wzrokiem, skupcie się maksymalnie, skoncentrujcie. Ponieważ jest to ćwiczenie na zmiany kluczy i rejestrów, to też zastanówcie się nie tylko nad warstwą muzyczną, ale też warstwą wykonawczą. Wyobraźcie sobie to, w jaki sposób zrealizujecie poszczególne zmiany, skoki, jakim palcem to zrealizujecie. Jedna zasada obowiązuje, to znaczy zasada maksymalnej ekonomii ruchów, niewykonywania ruchów niepotrzebnych. No i wreszcie dwie ostatnie uwagi. Pamiętajcie o artykulacji i pamiętajcie o dynamice, bo są to takie same elementy tekstu jak wysokości czy rytm. Jeśli jesteście gotowi, to po przełączeniu ćwiczenia pamiętajcie, żeby zatrzymać pokaz. Przed Wami dwa ćwiczenia na różnorodne problemy wykonawcze i muzyczne. Pamiętajcie oczywiście, żeby dokonać analizy ćwiczeń przed ich wykonaniem, przy czym analiza ta ma się odbyć w Waszej wyobraźni. Wszelkie czynności, które poprzedzają granie, mają się odbyć wyłącznie w Waszych głowach. Zidentyfikujcie tonację, pomyślcie o podstawowych połączeniach harmonicznych w ramach tej tonacji oraz spójrzcie, jakie występują znaki chromatyczne i jakie mają one znaczenie dla struktury harmonicznej. Zidentyfikujcie również i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia. Pozwoli Wam to na rozbrojenie bomby, potencjalnej bomby w czasie już rzeczywistej gry. Zidentyfikujcie także, jeśli oczywiście występują, schematy czy powtórzenia. Zastanówcie się nad tym, co jest podobne, co jest powtarzalne oraz jakie występują odstępstwa w obrębie tych schematów. Przeanalizujcie także warstwę rytmiczną. Wyobraźcie ją sobie, wręcz wystukajcie oczywiście w głowach, zanim zaczniecie grać. Pamiętajcie, że rytm jest takim samym elementem tekstu jak wysokości, a zatem nie zagracie dobrze ćwiczenia, jeśli zagracie dobrze wysokości, a nie zrealizujecie poprawnie struktury rytmicznej. I wreszcie pamiętajcie, żeby podczas analizy zwrócić uwagę nie tylko na elementy muzyczne, ale też elementy wykonawcze. Zastanówcie się nad tym, jakim palcem zaczniecie jakiś przebieg, gdzie podłożycie jakiś palec, jak zrealizujecie jakieś skoki, jakie będą relacje między lewą a prawą ręką. Być może warto odebrać jakiś materiał od prawej do lewej lub od lewej do prawej. To wszystko oczywiście ma się odbyć w Waszych głowach. W pewnym sensie zaplanujcie swoje wykonanie. No i dwie ostatnie uwagi, artykulacja i dynamika. Oba te elementy Was obowiązują w czasie wykonania, dlatego uwzględnijcie je w czasie Waszej analizy. Jeśli jesteście gotowi, to pamiętajcie o zatrzymaniu pokazu po przełączeniu na ćwiczenie, a następnie wznówcie pokaz i znów zatrzymajcie, żeby zrealizować kolejne ćwiczenie. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.